Halo. Siema, Misza. Siema. Słuchaj, sprawdź tam na dole w schowku u kierowcy drzwi, tam na dole, w tym dolnej WRC, czy jest latarka z paralizatorem. Bo bus jeździł na Francję i było wyposażenie. Dobra, takie. Dobra, sprawdzę. No, tylko wiesz, patrzysz i zamykasz, okej? Okay? Dobra. Sprawdzasz i zamykasz. Nie. Spoko. Nie wyjmujesz, nic nie robisz, nie kombinujesz. Sprawdzasz, patrzysz i zamykasz, okej? Okay? Okej. Okay. No. I wiesz, Dobra. Żebyś nie latał po parkingu, dobra. Nie? Dobra. No. Dobra, spoko. No. O. Sprawdzasz i zamykasz. Nie martw się. I zapominasz. Okej. Na razie. Latarka ma 600 W. Jest... To nie jest zabawka, to nie testuję od paru dni w nocy. Świeci niesamowicie. Zaraz wam pokażę. O nie. Niektórzy z was pewnie myślą, że zaraz mnie porazi prąd. Nie tym razem. Przepraszam, że was zawiodłem. Halo? Dlaczego twój brat i spedycja nie ma z tobą żadnego kontaktu? Bo miałem mały wypadek. Ale jakim cudem? Wymieniałem żarówkę i prąd mnie kopnął podczas... Ja mam nadzieję, że nie spaliłeś busa. Nie. Dziękuję, że się szef o mnie martwi, naprawdę. No ale jak to jest możliwe? No chyba lampa miała przebicie, albo była nieuziemiona. A, Misza, najważniejsze, tak? Najważniejsze pytanie. Tak, szefuleńku? Co z ładunkiem? Ładunek już spóźnienie będzie, ale już jadę. No trzymaj się, cześć. Pozdrawiam. No, na razie, szefie. Bo taki szef to skarb. Założę się, że właśnie wstaje z kanapy, idzie do garażu po samochód, jedzie do firmy i robi zebranie, żeby odświeżyć zasady bezpieczeństwa po takim wypadku.